Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat zamkniętych głów i posłużymy się do tego nie tyle bifem, o ile sporem Quebo z Sebastianem Fabiańskim. Zapraszam do odcinka. Okej, ale teraz warto powiedzieć, jak to wszystko się zaczęło. Otóż 7 miesięcy temu pojawił się taki wywiad opublikowany przez Weszło FM i tam pan Sebastian powiedział takie słowa. A powiedz mi, czy będąc, mając rap w sobie, zrobiłabyś kawałek "Ona wybacza moje wady, wybacza błędy"? Jezu, znam ten numer, o matko. Słuchaj, no jakby wiesz, no, jakby mówimy o człowieku, który jest nazywany największym raperem w Polsce, w ogóle jednym z najbardziej uznanych raperów w Polsce. No halo. W sensie, wiesz, no, jakby ja bym takiego tekstu nawet nie wypluł, nie zbrudziłbym telefonu tym tekstem. Quebo te słowa zostawił bez odpowiedzi. Nie spotkało się to też z jakimś dużym szumem, bo nie dużo osób słucha Weszło FM, nie dużo osób też wbrew pozorom zna Fabiańskiego, bo widziałem ogrom komentarzy, którzy myśleli, że chodzi o Fabiańskiego. To jest tragedia. No i co? Po powrocie Quebo publikuje pierwszy track od razu z klipem i tam już się pojawia zwrotka o Fabiańskim. Słowo sukces sprawia, że chciałby cię zabić każdy. Raperzy rozumiem, ale kurwa Fabiański. Idę sobie biegać pięknym świtem nad Wiślańskim. Nie mogę przejmować się tym, co gadają błazny. W moim filmie, bracie, to nie hajs gra rolę. Gdybym się urodził z tak zamkniętą głową, pewnie raczej też chciałbym zostać aktorem. Tylko po to, by jak najrzadziej być sobą, słowo. No i po tym wersie już rozgrzmiała dość duża wrzawa. Bardzo dużo ludzi zaczęło się wypowiadać, chociaż w ogóle nie byli w temacie. Wypowiedziało się też paru artystów, czytaj dwóch, Kartki i Filipek. Filipek nawet zagroził dissem, straszne. Natomiast zastanówmy się dlaczego. Czy to jest tak, że nie można poruszyć tematu, który uderza w kogoś, kto ma duży fanbase? Nie chodzi tutaj o to. Pan Sebastian wszedł do rapu jako osoba, która mówi nam, co można, czego nie można, określa jakieś zasady i normy. Ale kto może określać takie zasady i normy? Quebo jest taką osobą, która na scenie istnieje od kilku lat. Bardzo dużo nam pokazał, wniósł jakieś nowe rzeczy na tą scenę. Zainspirował wielu ludzi, wielu artystów. Cały czas progresował swoją twórczością. Jest to osoba, która w rapie ma już jakąś popularność, ma już swój autorytet. Natomiast pan Sebastian na dobrą sprawę jest nikim. Dostał się do rapu z pominięciem podziemia. Dostał się prawdopodobnie dlatego, że był już rozpoznawalny przez filmy. Głównie były to filmy Patryka Wegi. I czy to jest osoba, która nam może mówić, jak wyglądają jakieś normy i ramy? Ja mam wątpliwości, czy aby taka osoba na pewno istnieje, ponieważ nawet jeśli istnieje, to są arcymistrzowie w swojej dziedzinie. Nie będę tutaj przywoływał konkretnych artystów. Natomiast na pewno nie jest to pan Sebastian, który w rapie na razie osiągnął tyle, że nagrał jedną płytę. Moim zdaniem każda sztuka i każda forma przekazu prosi się o to, aby ją modelować, układać. I Quebo jest osobą jak najbardziej odpowiednią do tego, do realizowania jakichś nowych form, do mieszania stylów, a nie do podążania za utartymi drogami. Gdybyśmy nie próbowali, nie eksperymentowali, nie mielibyśmy artystów pokroju Problemu, nie mielibyśmy artystów pokroju Grupo Tredici, pokroju Tuzy. To wszystko jest nowe, to wszystko wnosi coś na tą scenę i otwiera jakieś nowe drogi. W tym wywiadzie w Weszło FM pan Sebastian jeszcze mówił odnośnie inspiracji Zachodem. I mówił, że jest to bardzo złe zachowanie. Nie uważam tak, ponieważ chociażby Bor, który uwielbiam, inspiruje się Zachodem i to czuć, tylko że brzmieniem typowo francuskim, niemieckim i idealnie to przekłada na polski grunt. To jest świetne i to jest genialne, bo o to w tym chodzi. Jeśli jest jakiś artysta, który tworzy jakąś muzykę, kreuje jakoś swój wizerunek i znajduje grupę odbiorców, znajduje grupę słuchaczy i ludzi, którzy chcą kupować jego płyty, chodzić na jego koncerty, to znaczy, że jest on potrzebny. Dlatego podsumowując, miejmy otwarte głowy, ponieważ ja obserwując grupy jakieś undergroundowe, tam ludzie są bardzo źle nastawieni do New Schoolu. Obserwując jakieś grupy traperskie, są ludzie bardzo źle nastawieni do Old Schoolu. I nie róbmy tak. Hip-hop łączy, hip-hop nie dzieli. I po prostu cieszmy się z tych podgatunków, otwierajmy się na nowe pomysły, na nowe brzmienia i nowe gatunki. I nie atakujmy nikogo, chyba że robi faktycznie chłam,
ale nie jest to związane po prostu z gatunkiem muzycznym, czy tam podgatunkiem, jaki on tworzy. Po prostu miejmy otwarte głowy. I z tym przesłaniem w tym krótkim materiale was zostawiam. Jeśli mnie wysłuchaliście do końca, to bardzo wam dziękuję. Będzie nam strasznie miło, jak docenicie naszą pracę, wszelką formą aktywności, ponieważ jesteśmy póki co mali i ciężko nam trafiać do większej grupy odbiorców. Ja wam na dzisiaj dziękuję. Do następnego. Na razie. Cześć.